Cześć! Dziś na warsztacie przetestuję kompilację Windows 7 z wszystkimi możliwymi poprawkami. Dodatkowo sprawdzę, czy można tą siódemkę w jakiś sposób aktywować. Przetestuję też przeglądarkę internetową Supermium. Komputer testowy składa się z płyty głównej Asusa P5QPLVM-EPU. Pamięć to dwa moduły po 2 GB każdy, DDR2. Procesor to Intel Dual Core E2140. Dysk SSD to Goodram Iridium o pojemności 120 GB. Zaczynam od instalacji systemu. Uruchamiam instalatora z pendrive'a. Instalacja była całkowicie bezproblemowa, trwała niecałe 14 minut. Następnie instaluję sterowniki. Wszystko jest dostępne na stronie Asusa. Instaluję sterowniki do płyty głównej, do zintegrowanej karty graficznej, do karty dźwiękowej oraz do karty sieciowej. Teraz restart i już sprzęt ma zainstalowany komplet sterowników. Czas na instalację przeglądarki internetowej Supermium. Jest to fork Chromium. Kompatybilna z Windows XP, Vista 7 i nowszymi. Przeglądarka ta obsługuje także rozszerzenia Chrome. Na początek dodaję do niej dodatek uBlock Origin. Instaluje się on bez żadnego problemu. Przejdźmy teraz do aktywacji. Wypróbuję na moim komputerze skrypt od Musgrave. Otwieram stronę musgrave.dev. Mam tu do wyboru albo polecenie dla PowerShell, co nie zadziała w mojej siódemce, albo plik skryptu do ściągnięcia. Ściągam go z GitHuba. Uruchamiam. Pokazuje się czarne okienko. Wybieram tutaj opcję numer 3. Chwila strachu i jak widać system mam już aktywowany. Co jeszcze potrafi ta przeglądarka? Próbowałem sprawdzić, czy działa odtwarzanie filmów ze streamingów. I tak, o ile przypadkowy film z CDA zadziałał, to w przypadku Amazon Prime już się nie udało. I myślałem, że to może wina braku HDCP przy połączeniu przez VGA. Zmieniłem kartę na RTX 2060, połączyłem go z monitorem kablem HDMI, niestety nic to nie dało i filmy z Amazon Prime nadal się nie odtwarzały. Dzisiaj wyruszyłem na pełną zwrotów akcji przygodę z Windows 7 plus tajna misja aktywacyjna. Instalacja systemu poszła gładko, a sterowniki wskoczyły na miejsce szybciej niż promocje w Black Friday. Przeglądarkę Supermium, takie Chromium, ale z paszportem do starszych systemów. Dodałem uBlock Origin, żeby internet nie wyglądał jak choinka w grudniu. Największe emocje przyniosła operacja aktywacja siódemki. Czarne okienko i chwila napięcia jak w finałowym odcinku thrillera. Podsumowując, Windows 7 nadal żyje. Supermium daje radę. A po aktywacji skryptem mój system jest równie legalny jak filmy z CDA. Dzięki za oglądanie. Cześć!